Cześć, tu Patryk, Autocentrum Sanders. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować auto z 2021 roku. Auto zupełnie nowe. Mamy je możliwość prezentacji dzięki salonowi w Bydgoszczy, Unicar. To jest salon Renault, a dzisiaj prezentuję Renault Arkana. Powiem Wam szczerze, bardzo udany egzemplarz, bardzo dobre auto. Mógłbym mówić naprawdę o nim same superlatywy, co zazwyczaj nie jest możliwe o autach. Grupa Renault naprawdę postarała się, produkując to auto i projektując je, gdyż jest on dopracowany, jak zawsze, w prawie każdym szczególe. No nie będzie to auto idealne, gdyż no nie jest to jakaś super klasa premium, ale uważam, że naprawdę jest auto godne polecenia do jazdy codziennej, do użytkowania auta na co dzień. Uważam, że świetna, świetna jednostka. Tutaj mamy silnik 1.6, 145-konny, połączony z silnikiem hybrydowym, co nam daje naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę dobre osiągi. Dobre osiągi oznaczałyby dobre spalanie, dobre przyspieszenie, wygodną jazdę. Czy to tutaj uzyskamy? Otóż tak. Zacznijmy od zewnątrz, wyglądu zewnętrznego. Mamy kolor białą perłę, która naprawdę bardzo ładnie się mieni. Gdzieś planem było dostać kolor orange, ale nie każdy lubi pomarańcz. My lubimy auta inne, nietuzinkowe. Ta biel jest naprawdę wyjątkowo ładna. Wiadomo, światła do jazdy dziennej, LED, lampy matrycowe, znaczy one są LEDowe. Dokładny wpis jest na nich LED Pure Vision, tak? LED. Mamy takie LEDowe lampy, bym powiedział, ale one się trochę zachowują jak lampy matrycowe. Są na pewno bez żarówki w środku, także mógłbym śmiało powiedzieć, że to jest lampa matrycowa. Z grupy Volkswagena nazwaliby to top LED. Mamy światła do jazdy dziennej, mamy bardzo ładny design, ładne koło i dodatkowo z tyłu mamy, jak to w grupie Renault, aktualnie w autach, pasek LEDowy, praktycznie idący przez całą klapę. Auto jest wyposażone w kamery cofania, w czujniki parkowania, w czujniki boczne. Auto samo parkuje. Co tu jeszcze z fajnych funkcji? Fajną funkcją, jak dla nas coś nowego w Renault, jest podchodząc do auta, auto się samo otwiera. Odchodząc od auta, mając przy sobie oczywiście kluczyk, auto się samo zamyka. Gadżet, uważam, że słuszny. Dobra rzecz. Zacznijmy od tyłu. Teraz się nie otworzył, ale już jesteśmy bliżej drzwi, to się otwiera. Z tyłu miejsca jest wystarczająco. Nie będzie to limuzyna klasy premium w longu, ale na podróż ja miałem bardzo wysunięty fotel do tyłu. 1,85 m. Spokojnie siedzę, spokojnie mam miejsce. Nie wadzę głową. Jest to wygodna podróż. Co do bagażnika. Bagażnik moim zdaniem jest duży na tego klasy typu auto. Nie jest mały. Zresztą nie będę Wam przedstawiał, ile on posiada litrów, bo nie wiem. Nie sprawdzałem, nie przygotowałem się do tego. Jak mi mówią, że jest 500 litrów, 400 czy 600, ja nagle nie wiem. Ja nie przeliczam, nie liczę, nie wożę butelek. Wożę walizki, wożę różne inne rzeczy. Także to przeliczanie dla mnie jest jakąś jednostką, ale zawsze uważam, że trzeba otworzyć, spojrzeć, pomacać, dotknąć.
przy tak dużej klapie mógłby być guzik magiczny, ale nie ma tragedii. Silnik, tak jak już mówiłem, 145 koni. Jest to silnik benzynowy połączony z hybrydą. Tak, no, tudzież tu wygląda. Nowy, czysty. Baterie zapewne są pod tylnymi fotelami pochowane, jak to w hybrydzie. Dobra, przejdźmy do rzeczy najbardziej ważnych dla nas, czyli eksploatacja tego auta. Bo to jest też głównym zadaniem dzisiejszym. Bezkluczykowy dostęp do auta. Trochę się odwrócimy ze względu na to, że mamy tutaj pod słońce. Jak już widzimy, wirtualny kokpit z podstawowych rzeczy. Na wirtualnym kokpicie możemy sobie zmieniać takie rzeczy jak własne ustawienia. Tu się nic nie zmienia. Ustawienia sport. Tu przechodzimy w tryb sportowy. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie to wygląda. Powiem Wam, auto ma przyspieszenie. Dlaczego? Mamy na co dzień hybrydę do używania i jest to renomowana marka hybryd. Czwarta generacja. Sami już wiecie, co to jest za auto. I powiem Wam uczciwie, że przy przyspieszaniu naszą hybrydą, a Renault hybrydą, jest naprawdę bardzo duża różnica. Ze względu na to, że tutaj mamy połączenie dwóch silników, czyli elektrycznego i silnika spalinowego, a my w naszej hybrydzie z 10 roku, czyli to tak naprawdę trzeciej generacji, być może dlatego nie jeździliśmy czwartą generacją, jest sam silnik spalinowy, co powoduje tutaj, jakbyśmy mieli turbinę i auto jedzie od dołu, bardzo płynnie, cichutko. Na samej baterii można tutaj przejechać aż 18 km. To jest masa naprawdę kilometrów. My na hybrydzie u nas możemy przejechać około 5 km. Tak naprawdę bardzo mile, bardzo nas zaskoczyło to auto pod tym względem. Hybryda w Renault uważam, że jest bardzo godna polecenia. Następnym tematem mamy eko, czyli jazda na pewno w trybie eko. My jeździliśmy w własnych ustawieniach w większości. Dodatkowo mamy, wiadomo, część radia, wejścia USB. Telefon bardzo ładnie, bardzo fajnie się łączy. Dla mnie najważniejszym tematem w życiu codziennym jest WhatsApp pod względem komunikacji się z ludźmi. I w momencie uwielbiam w autach, jak nagrywam się na WhatsAppie, radio się wycisza. Odtwarzam WhatsAppa, radio się wycisza. Uważam, że to jest piękne i to tak naprawdę w latach 2012-2015 tego nie było. Zawsze był jakiś to problem, zawsze były jakieś niedociągnięcia w tych ustawieniach pomiędzy telefonem a samochodem. Nawigacja nie jest idealna. Doszliśmy, może idzie jeszcze poustawiać ją, żeby wybierało trasy inne niż te, co są ustawione przez fabrykę, ale po prostu no, nie jest dokładna, ma gdzieś jakby niezaktualizowaną mapę. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia, jest to do zaktualizowania. Same fotele bardzo wygodne, bardzo ergonomiczne. Środek jest kulturalny. Bardzo fajną rzeczą jest to, gdyż na przykład możemy sobie zmieniać kolory pasków. Z tyłu zabrakło. Możemy je wyłączać, jakby denerwowały poszczególne, te lub te w koło. Gdy zmieniamy tryb jazdy na przykład na sport, paski się robią czerwone. Gdy zmieniamy na eko, paski robią się zielone. To idzie z automatu. Bardzo fajnie, bardzo pomyślana rzecz. Wszystko jest w miarę proste, czyli guzików nie ma za dużo. Są naprawdę dobrze rozlokowane. Uważam, że auto jest pod tym względem naprawdę fajne. Kierownica mała, bardzo przyjemnie się nią prowadzi. Naprawdę nie mam tutaj żadnych zarzutów co do wyposażenia danego modelu. Nie jest on mały.
To wyposażenie nie jest małe, gdyż praktycznie jest napakowane wszystkim, co mogło być w tym aucie. Czyli mamy podgrzewane fotele, mamy asystent parkowania, czyli możemy sobie wybrać moment, jaki chcemy parkować. Czy chcemy tak parkować, czy chcemy tak parkować. Auto samo zaparkuje nam. Dodatkowo mamy, no tu mamy wejść, tak, ok, tu mamy asystent toru jazdy, tak, czyli w momencie, gdy zjeżdżamy z pasa ruchu, kierownica nam wibruje. Tu mamy z ciekawych rzeczy podgrzewaną kierownicę. No i poza tym wydaje mi się, że to tyle. A, jeszcze znaleźliśmy indukcyjną ładowarkę, co jest bardzo fajną rzeczą. Uważam, że też w każdym aucie to jest naprawdę niewiele, a w każdym aucie powinno to być stosowane. Także co do wyświetlacza wirtualnego, możemy sobie w nim zmienić też na przykład, znaczy go możemy zmienić sobie na nawigację, tak? Czyli możemy wrzucić w środek nawigację, co też jest ciekawostką. W grupie, wiadomo, Volkswagena mamy nawigację bardziej jakby w 3D, bardziej rozłożoną po całym ekranie. Uważam, że tu jest przyzwoicie. Oczywiście jak na hybrydzie stoimy aktualnie, auto nie pobiera paliwa. Mamy po lewej stronie zbiornik z paliwem, po prawej stronie mamy baterię naładowaną. W momencie, gdy jedziemy, ona się doładowuje, w momencie, gdy hamujemy, znamy hybrydy, wiecie już na pewno, co to jest, omawialiśmy to w niejednym odcinku. W momencie, gdy hamujemy, ona się doładowuje, w momencie, gdy jedziemy z górki, się doładowuje. Fakt jest taki, że hybrydą trzeba się nauczyć jeździć. Gdy nauczymy się hybrydą jeździć, i teraz Was zaskoczę, auto na trasie mojej standardowej, czyli Bydgoszcz-Świecie, w dniu wczorajszym, czyli auto rozgrzane, spaliło, nie uwierzycie, 3,3 litra paliwa. Uważam to za perfekcyjny wynik. Na co dzień jeździliśmy wczoraj około 200 km, średnio trasa, średnio miasto, wyszło 4,9. Uważam nadal rewelacyjny wynik. Teraz autostrada. Autostrada przy prędkości 120 na godzinę daje nam wynik w granicach 6 litrów, czyli już trochę więcej. Wiadomo, mniej korzystamy z baterii. Przy 140 niestety to już jest 8 wynik. A przy większej prędkości, czyli przy prędkości X, spalanie dochodziło do 9 litrów. Uważam, że to i tak jest wynik maksymalny, fajny. Gdyż od 1 grudnia wiemy, jakie przepisy wchodzą i tak naprawdę cała ta otoczka o autach, które jeżdżą 300 na godzinę, 200 na godzinę, w ogóle nie będzie miała sensu i racji bytu w Polsce. Gdyż Polska, no, zaczyna być krajem bardzo mocno restrykcyjnym pod tym względem i każdy będzie jechał 50, jak będzie się należało 50. Bo jeżeli już będzie jechał 56, to jak w Czechach, dostaniemy pewnie już mandat w wysokości pewnie 100 zł, symbolicznie. Ale każdy zacznie jeździć przepisowo. Dlatego hybryda? Jak najbardziej tak. Czy hybryda od Renault? Uważam, że jest super. Skrzynia, żebym teraz Was nie okłamał, 14 lub 16 stopniowa. Nie chcę Was teraz wprowadzać w błąd. Jest niesamowita. Nie czuć jej w ogóle. Działa jak multitronik. Trochę jak Melex. Ale jest bardzo przyjemna. A przy okazji jest to bezpieczne. Jest to bardzo bezpieczne auto. Także co ja mogę od siebie powiedzieć? Wydaje mi się, że warto ją kupić. My osobiście jesteśmy przed wyborem nowego auta. Może nie powinienem teraz tego mówić, ale gdzieś planujemy kupić auto do firmy nowe. Z innej grupy. Ale mamy teraz małą rozkminę. Czy nie wziąć Arkany? Zobaczymy. Czas pokaże. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę.